czwarty nie należą. W związku z czym usilnie proszę, żeby gmina dokładność uregulowała, pozostawiając na uboczu, sprawę związaną z wyjaśnieniem, w jakim zakresie pracownik, który odpowiadał za sprawy budowlane, posiadał umocowanie do podejmowania wiążących decyzji w odniesieniu do inwestycji. Bo dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, jeżeli przychodzi urzędnik nadzorujący inwestycje, uzgadnia pewne rzeczy, robi to w imieniu, wójta gminy nie ma odpowiedzialność gminy. W związku z czym straż na pewno nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu decyzji i uzgodnień, które wówczas zapadły, niezależnie od tego, jakie zakończył się ten stosunek pracy dla urzędu gminy. Fakt, który jest, obawiam się, że może z tego tytułu Izba Obrachunkowa później podnosi sprawę związaną z naruszeniem zasobów publicznych z odsetkami ustawowymi, które wykonawcy będą przysługiwały. Tak więc raz jeszcze zwracam się z prośbą i tak jak to robiłem poprzednio, żeby tą sprawę uregulować jak najszybciej. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie. Panie Przewodniczący, jaka to jest kwota? Może Pan przypomnieć? 6 tysięcy. Montaż liter na budynku jest to brutto 1719 i montaż drzwi aluminiowych 3556 zł. Łącznie 5276. Jest to faktura na urząd wystawiona. Stąd... Tak, nie. Montaż liter to było jedno, natomiast zakup drzwi to było 2 Czy są jeszcze jakieś pytania? Po wyczerpaniu pytań zamykam punkt 13 dzisiejszej naszej sesji. Przechodzimy do punktu 19. Przyjęcie protokołu z 31 czy 32 sesji Rady Gminy Krzyżyna. Więc najpierw